Rok ciężkiej pracy za rolnikami, przed nimi kolejne wyzwania, aby każdy z nas mógł kupić potrzebne artykuły spożywcze. Dlatego tak ważne jest, także dla władz powiatu, uhonorowanie tych, którzy codzienną pracą dbają w pewnym sensie o nasze bezpieczeństwo. Bardzo się cieszę, że pogoda, opatrzność nam daje takie możliwości, że dwa tygodnie temu trochę popracować, a dzisiaj trochę poświętować. Bardziej uroczyście podziękować rolnikom, wszystkim tym, którzy pracują na roli z całego powiatu częstochowskiego. Tutaj przyjechały delegacje ze wszystkich gmin, będą rolnicy do nagrodzenia, rolnicy, ogrodnicy, wszyscy, którzy pracują w rolnictwie, przy rolnictwie, istotna. Dlatego będzie też wiele elementów takich oczywiście uroczystych, na które pewnie też ludzie czekają. Dlatego te dwa święta jakby stanowią takie dwuczęściowe, duże święto, możliwość podziękowania, przypomnienia, no i jakieś tam plany na przyszłość, bo pewnie będziemy to dalej kontynuować, a jeszcze może coś dołożymy nowego, bo polska wieś to nie tylko rolnictwo, nie tylko ciężka praca, ale też wiele innych elementów, które trzeba sięgać, pokazywać, dlatego cieszę się, że dzisiaj to duże święto w Komnicach nam wypaliło. Zakończyły się więc żniwa, był też czas na świętowanie, ale też chwila, by podsumować ostatni rok w polskim rolnictwie. Plony nie były najgorsze. Nie ma również powodów do obaw w sensie jakichś złych prognoz. Natomiast musimy być niezwykle czujni, bardzo pracowici i bardzo znowu skupieni wokół narodowego programu, jakim jest w tej chwili i na następne dekady Polski Ład. Z bardzo wielką ilością środków na rzecz, i to są środki krajowe, prawda, które są w dyspozycji państwowej, a więc suwerenne, jeżeli chodzi o wolę i potem ich rozdysponowywanie przez najbliższe dekady. Ostatni rok, zdaniem wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, był więc dla producentów rolnych dobry i przyniósł im dobre plony. O podsumowanie prosimy także rolnika i członka Zarządu Krajowych Rad Izb Rolniczych, Roberta Nowaka. Mogę powiedzieć o naszym rejonie, że żniwa były nadzwyczaj ciężkie. Pogoda nie sprzyjała. Żniwa się odbywały na zasadzie takiej kradzieży z pola, bo co drugi dzień deszcz, w związku z tym i zboże straciło określone parametry, będzie pewnie ciężej ze sprzedażą tego towaru. Niemniej jednak chyba na dzisiaj już nam się udało temat zakończyć, czyli dzisiaj jest ten dobry dzień do świętowania, bo żniwa zostały zakończone. Organizatorem tegorocznych dożynek powiatowych było Starostwo Powiatowe w Częstochowie i gmina Kłomnice, której władze dołożyły wszelkich starań, aby ten dzień dla wszystkich rolników i zaproszonych gości był szczególny. No jest mi niezmiernie miło te gratulacje przyjmować, ale to jest sukces nas wszystkich, bo Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, oczywiście Gminnego Ośrodka Kultury, kół gospodyń, bo tu wszyscy, strażaków, wszyscy włożyli ogromne energię i siłę, żeby te dożynki się udały, żeby wyszło tak, a nie inaczej. Także mam nadzieję, że pogoda dopisze i wszyscy będziemy się świetnie bawić. Natomiast dziękujemy dzisiaj Bogu właśnie za te wszystkie dary pól, łąk, lasów. Dziękujemy tym wszystkim, którzy to je zebrali, przerobili, że na naszych stołach te dary będą gościć. Przy okazji dożynek powiatowych samorząd Kłomnic zaprosił do skosztowania pysznych miodów. Gmina promuje bowiem ten lokalny, wysokiej jakości produkt nie po raz pierwszy, organizując święto pszczoły. Nie tylko dożynki, ale też święto pszczoły. Dlaczego święto pszczoły? No wiemy, że no bez tego małego owada no rolnicy i inni nie mieliby co zbierać, prawda? Także to, co ta mała pszczółka robi dla naszego życia, prawda? Dlatego, żeby ta żywność powstawała, jest bezcenna i nikogo nie trzeba przekonywać, więc cieszymy się, że możemy po tej dwuletniej przerwie do święta pszczoły wrócić. Myślę, że w przyszłym roku w podobnej scenerii, z dużym zaangażowaniem pozostałych miejscowości z terenu gminy, to święto zorganizujemy, może wspólnie z dożynkami właśnie gminnymi.